i od właśnie Passo di Eira. Będziemy dalej się wspinali na Motolino. Ostatnie 2 kilometry cały czas 10% nachylenia z momentami 19%. No i mamy wielkich rywali. Nairo Quintana kontra Tadej Pogacar. Only the best obsess. Wiadomo, Quintana dziś to już nie jest ten Quintana ze swoich najlepszych lat, ale może ta forma wraca, może na etap go stać, no nie stać go na klasyfikację generalną, jest w tej klasyfikacji generalnej. Do mety 8 sekund w tym momencie ma Simon Pelo. To jest właśnie samotnie jadący Szwajcar. No, nie